Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jest ze mną kto? Mania! Idziemy zobaczyć i kupić pewnie jakieś ozdóbki. Tak więc vlogmas numer 2. Idziemy dopiero przez sekcję choinek, a już słyszymy ciufcie. I tak mówię do Moniki, słyszę coś, pociąg, Mania. Mały update, zobaczcie, nie zauważyłam, że tu jest jakby jeszcze wyciąg, albo tego nie było, wydaje mi się, że nie było tego. Wyciąg tak ściągniesz stamtąd. Tego też nie było, mi się wydaje, no co chwilę coś tutaj dokładają ze świątecznych ozdóbek. Skuter śnieżny. Zjeżdżalnia. O, nawet piesem się kręci. Kaweczka się robi. I ciasteczko do zagrychy. Taką firmę to ja rozumiem. Minęło kilka dni, a już widzę, że jest sporo osób, których w ogóle nie było. Monia, widzę, że tu złapała za Biedronę. Jakieś takie dziwne bomby. Tych takich małych też nie było, mi się wydaje. Więc jak widać, ciągle jakieś update'y w Hagelandzie. I tego też nie widziałam. I dotarłam do bombek, na które się czaiłam już robiąc film. Się zastanawiałam, czy ich nie wziąć. O kurde. I chyba wezmę właśnie z takich, bo są bardzo ładne. 100 koron jedna, ale jest promocja 3 za 2, więc coś tutaj do koszyczka wpadnie. No i pierwsze bombki są. Muszę coś dobrać, bo potrzebuję 4 takie. A przecież promocja dotyczy 3 i 3. Więc muszę coś uzbierać. Jakieś nowe bombki. Jakby z takiego dziwnego, to jakby broka, to jest chyba na palcach zostaje. No taka ciekawa ta bombka. Tych misiaków też nie kojarzę, chyba ich nie było wcześniej. I update co do tego, ja myślałam, że to jest renifer. A wyszło, że to jest koza Jule. Czyli jak na Szwecji bardzo popularna. A dowiedziałam się tego dzięki komentarzom, więc fajnie, że pomagacie mi. Jak czasem coś pytam, to jednak odpowiadacie na te pytania. I dzięki wam mogę się czegoś więcej dowiedzieć. Jak i pewnie inni, którzy też nie mieli pojęcia, że to jest koza. Ani renifer. A byłam święcie przekonana, że jest to jednak renifer świąteczny. A tu takie zaskoczenie. Kłodza. Nie wiedziałam, jakie za bardzo dobrać do promocji. To po prostu kupię 6 bombek w tym stylu. 3 okrągłe i 3 takie jakby stożki. Są bardzo ładne. Mam nadzieję, że dorobimy się choinki, a nie, że kupię bombek. A choinki w tym roku nie będzie. Pieniądz wydany. Choinki jak nie było w domu, tak nie ma, ale bombki już czekają. Ale nie wyszło źle, bo 400 koron za 6 szklanek bombek. Myślę, że spoko cena, bo pamiętajcie, że skorzystałam z promocji 3 bombki w cenie 2. Jedziemy dalej. Nasz kolejny przystanek. Plantation. I właśnie w tym sklepiku rok temu kupowaliśmy z Danielem choineczkę. Już widać, są rozstawione. Patrzę, co to za promocje. Sztuczne minus 30%. W Hagelandzie jest to samo. Oho, czyżby coś miało się tu komuś przykleić? 2 za 80. Plantation nie robiłam przeglądu półek, ale jak będzie coś ciekawego, to na pewno tu podepnę. Fajnie nawet by było w domu zrobić takie właśnie białe kwiatki z czerwonymi, nie? Świątecznie. O, a to jest ten kwiat, który ja kupiłam na 17 maja, już po 17 maja na promocji. I on mi od maja aż do teraz kwitł na balkonie. Przy tych mrozach nic go nie ruszało. Nie podlewałam go czasami, nic się nie działo. Normalnie ten kwiat za rok będę miała chyba cały balkon w nich. I one są dosyć tanie. Wiem, że w IKEA można je też dostać. Tutaj nie widzę teraz ceny. No ale... 2 za 200, no to kurde. Za taki wielki bukiet i on kwitnie bardzo długo. To one zaczynają kwitnąć, to kwitną, kwitną, aż do zimy. I to jest domowy kwiat. A mamy na balkonie w norweskich warunkach. Dawał radę. Więc polecam wam te kwiaty nawet na balkon. Ale te czerwone doniczki bardzo świąteczne, podoba mi się. Coś można wymyślić. Teraz z Monią przeglądamy gwiazdy betlejemskie. W sumie czerwona, biała, jakby było w doniczkach. No to też by wyglądały super. Te są bez brokatu, ale można też kupić wersję brokatową. Ale są chyba bardziej za zwykłą, bo się będzie kruszyć wszędzie. W miarę przyklejone, no ale... O, coś można wybrać.
i różne rozmiary. O, jaka fajna świąteczna bombeczka. Ta bombeczka. Mania, jak to się nazywa? Doniczka. Doniczka. Bardziej do ciebie przemawiają. No, chyba że Mania, dwie czerwone i białą. Albo białe i czerwone. I problem rozwiązany. Mania w tym roku mówi, że chciałaby w takie właśnie jasne, stonowane kolory ozdobić dom. Mhm. Więc chyba będzie za tymi jasnymi. Chociaż zastanawiam się, bo czerwony to jest czerwony świąteczny kolor. Ale takie białe, naprawdę? Bardzo ładne. No i to jest dylemat, tak jak Mania podsumowała. Zaczyna się, jeszcze nic, a już... O, już widzę tutaj... Ekspozycja robiona powoli. O, jak widzicie, za szybami już jest powoli ciemno, a jest godzina 14:30. Ech. Właśnie dzwoniłam do mamy, bo tak z Manią się zastanawiałyśmy, ile taka gwiazda betlejemska się utrzymuje w stanie, wiecie, kwitnienia, że ma ciągle kwiat. Moja mama mówi, że jeśli nie jest przymarznięta, czyli te żółte pręciki nie są czarne, bo czasami, wiecie, przetrzymują je na dworzu czy coś, to może nawet do marca, od listopada, grudnia, więc zwracajcie uwagę na pręciki. Jak są żółte, to jest git. Jak czarne, to lepiej tego nie brać. Patrzę, jakie śmieszne Mikołaje. Już Mania wypatrzyła nawet, że jest 50% na nie. A, ma sobie tą brodę. A nie, to jest jakby... Nie wiadomo, o co chodzi. Tu jest 300 koron kosztem. Ile? 50%? Mhm. O, 150 koron za takie śmieszne Mikołaje. Mi się z jakimś Hagridem kojarzą. O, ciemne. I duże dosyć. A, chyba, że tu jest... Nie wiem, który jest... Patrzcie, Hagrid. No to zobaczcie, jak miałam skojarzenie. 10 na 10, strzał w dziesiątkę. I te takie typowe Mikołaje. Jesteśmy w sekcji ogrodowej. Chojneczki stoją. I widzimy powoli jakiś bomb. Ale w tamtym roku było dużo więcej, więc nie wiem, czy dopiero będą rozkładać, czy może gdzieś w środku są. O. I takie jelonki. Też spoko. Grzybki. O, coś jest na rzeczy chyba z Harrym Potterem, nie? Patrz, tam był Mikołaj Hagrid, a tu pełno Harry'ego Pottera. Czyżby jakaś rocznica? Czy co? Chociaż z Disneya to wiem, że tu zawsze były jakieś bombki. Jak ktoś lubi. O, proszę. Busia Puchatka. Śmieszna. To, że z tyłu jest taka, o. A tu magnes jest chyba w ogóle. Proszę bardzo, Gwiezdne Wojny. Tutaj w środku są jeszcze jakieś bombki. Mania mówi, że ciężka bombka, idę sprawdzić. A rzeczywiście. Dosyć ciężka. Tak jakby w starym stylu jakieś te bombki, nie? Jakie dziwne. Jakiś vintage może, czy co? Tutaj tak samo te, takie przybrudzona czerwień. Wybór bombek strasznie słaby. Mam nadzieję, że w środku coś będzie, bo jak nie, no to naprawdę za bombkami nie macie po co przychodzić do Plantation. Chyba, że nie rozłożyli jeszcze, no ale jak już jest tyle choinek, to i bombki powinny być. Idziemy dalej na zwiady. Ale ogólnie nic ciekawego tutaj nie ma. W porównaniu do Hagelandu, to no nie, tutaj się nie obkupicie. No i tak to jest, już kierowałyśmy się do wyjścia, a tutaj jest outlet i widzę, że tu są też świąteczne rzeczy, więc może jednak coś się znajdzie, ale ja już widzę, że chyba nic takiego specjalnego. Kusi mnie to kupić. Nie wiem, czy bardziej z powodu ceny, czy z potrzeby posiadania. Bo kosztuje 70 koron i te na dwa największe domki są podświetlane i przez okienka będzie widać, wiecie, jakby światło się paliło. Ja bym to położyła na kominku. No nie wiem, na razie chyba odłożę. Jak ktoś tutaj też czapnął. 19 koron. Rolnie nie świecą. Ale do postawienia? Co tak tanio, aż dziwne. Chyba muszę do Iwony zadzwonić. Powiem, że na tym outlecie jest tu trochę gratów i już się czaję na samochodzik. Tu gdzieś taki czerwony.
Mam niby tamten, ale ten ma taką choinkę wbudowaną, to też będę mogła więcej kombinacji i lampkę pod spodem. Więc nie wiem, czy nie wziąć czasem. Chyba wezmę. Ile to kosztuje? 12 koron, przecież to gdzieś to chyba upchnę. Wezmę chyba taki i taki. Mamie, muszę wziąć po konsultacji przyczepę kempingową z Mikołajem oraz gdzieś są bałwany. O, i też takie bałwany jak tutaj miasteczko. I tu są lampki LED, więc to się pali. Jest bardzo spoko cena, bo zamiast 300, 90 koron. To i to, więc fajnie. Jak ktoś ma ochotę robić sobie miasteczko, to nic, tylko wpadać do plantaszyn. Więc sporo promocji, przeszłyśmy po wszystkich gratach i się zbieramy stąd obładowani. Ja tutaj mam gratów i Monia też mi pomaga nieść. No i na spokój siło. Zaraz muszę sobie włączyć jakieś kody i myślę, że jakiś cheeseburgerek wpadnie. Oferta z burgerków jest taka dosyć skromna i wezmę cheeseburgerka, bo uwielbiam. I sam cheeseburgerek bez żadnych szaleństw. Później idziemy na ciacho. Żadnego picia, tylko to. No i jest danie mistrzów. Cola nie moja. I taki cheeseburger 29 koron, czyli jakieś 12 zł pewnie. Nigdy nie wiem, jak dokładnie wam tu szybko przeliczyć, bo ta korona jest już 36 groszy albo 33 za jedną, więc ciężko powiedzieć. Jemy. Idziemy do Normala, czyli coś jak Rossmann, Hebe i TP. Zobaczcie, co my tu mamy. Tofifi, biała czekolada. Powiem wam, że więcej nie kupuję żadnych dużych produktów. Akurat tu się jakiś napatoczył z wielkich gabarytów, bo potem tylko czekam, aż to się skończy, żebym chciała coś nowego kupić, coś nowego przetestować, a to nie ma końca, więc ostatni raz kupowałam takie wielkie graty. Znalazłam coś takiego, nie znam tego. I pachnie bardzo ładnie, biorę na spróbowanie. Najwyżej więcej nie kupię. I Monia wynalazła laski na choinkę, chyba lepsze takie właśnie, które można potem zjeść niż te szklane. I zastanawiałam się nad takim adwentowym kalendarzem, ale 170 koron. A różne herbaty, nie chciałam spróbować kiedyś takich różnych herbat. Jak jest na przykład czerwona herbata, nie piłam nigdy, ani były popularne. Na końcu w Normalu właśnie macie z każdej strony albo jakieś chipsiki, albo słodycze i tak was tylko kuszą, żeby coś kupić w drodze do kasy. No i niestety zazwyczaj się nabieram na to i kupuję. Ech. O, i to jest coś, co mogę wam polecić. Proszę, Monia bierze. Proszę zapłać. Ja też wezmę. Miałam tego nie kupować, bo to jak zaczniecie jeść, no to jecie już non-stop. Aż się zje całe pudełko. Pycha. Samochodziki. Przecena na 50%. Stówa. Z 200. I patrzcie, jest dopiero końcówka listopada, już są 50% przeceny. Więc moment będą 75 chyba, no bo jak inaczej to rozumieć? Nagle nie będzie przecen przed świętami? Zapaszki? Jest okej. Wazon but Mikołaja. To jakiś taki chudy renifer. Tu macie taki świąteczny otwieracz do butelek. Zastanawiałam się nad jakimś świątecznym kubeczkiem, ale bardziej jakiś może kształt, a nie taki napis tylko. No zobaczymy, zobaczymy. A tutaj macie foremkę, coś jak tą z temu, co miałam na filmie. Tyle, że to jest dużo droższe, 200 koron. Pierwszy raz coś takiego widzę, że zapach w kamieniach. Ciekawe. Ciekawe to jest. Tutaj też jakieś wydanie świąteczne, sól do
kąpieli w takiej bombce. Tak samo tutaj taka laska. Ciekawe. Ale Monia, chcę zobaczyć. Myślę, że to szklane. No to świeczka. 120 koron. Widzę, że sporo niedowiarków to było, bo już paznokcie pod tego wywane. Ale śmieszne, w życiu nie powiedziała, że to jest świeczka zwykła. Te gwiazdki chyba najładniejsze, które widziałam w ogóle w sklepach. Ale to jest fajne. Taka jakby połówka gruszki na jakieś głupotki. I znowu trafiłyśmy do Ritualsa. Ten zapach nowy jest dosyć ciekawy, ale ten żółty i czerwony nadal są jako top. Ciekawe, czy na Black Friday będą jakieś promocje. Na razie nie ma tu ani widu, ani słychu, że coś się dzieje. W ogóle nie pachnie to. Aby się podpala. Dlatego nie pachnie. Ciekawe. Nigdy nie korzystałam z tych olejków do wody, do kąpieli. Ani z szamponów, ani z odżywek do włosów z Ritualsa. Dajcie znać, czy się sprawdzają, czy nie. Żeby nie kupować w ciemno. Może ktoś akurat miał okazję już testować. Nie zauważyłam, że nawet dezodorant jest. I one takie ładne są, cytrusowe. Jak lubicie, to naprawdę polecamy z Monią ten zapach, bo jest super. I czy to, nieważne, czy to jest właśnie skrab, czy olejek, czy do mycia coś. No, zapach jest super. Kurczę, no coraz więcej mają różnych produktów. No nie kojarzę naprawdę, żeby kiedyś jakieś mydła były. Tak jak tam był antyperspirant. Odżywki do włosów, a teraz już jest wszystko, bo na przykład płyny do płukania ubrań i tkanin, no to wiem, że są i że były, ale teraz widzę wiele nowości. Tak jak na przykład to już ostatnio było, nie wiem, 3 miesiące temu, może nawet dłużej. Po prostu zapach do samochodu. Takie drewno nasączone. Też ciekawy pomysł. I tutaj to można siedzieć godzinami. Różne perfumiki. W ogóle ciekawa opcja. Dużo lepsze niż te paski. Po prostu raz to psiknąć, jak jest suche, to znowu. A nie pełno tych papierów. Chociaż też widzę, są do wyboru, ale myślę, że to jest fajna alternatywa. Ciekawy zapach. Tutaj macie te do samochodów zapaszki, a to nawet perfumy. Coraz większy asortyment. A to chyba po prostu... A, chusteczki do czyszczenia auta. Patrzcie, jakie ciekawe parasolki, tak jakby takie azjatyckie. Spoko. Idziemy do kasy, Monia podłapała jakieś produkty. Patrzcie, jaką ma fajną torbę z normalna ze śliczkiem. Jest świąteczny klimat z ciufcią, która właśnie nadjeżdża. Ciucia! A to zasuwa w porównaniu tego w Hagelandzie. No i gwóźdź programu na zwieńczenie naszego wypadu, czyli ciacho.
Ja chyba jak zwykle wezmę ten malinowy sukces. Ten jest też spoko, ale jak ostatnio wzięłam ten, to byłam zawiedziona, że nie wzięłam tego. Nic więcej nam nie trzeba. Ten spód jest taki pyszny, razem z tymi kwaśnymi malinkami. Nie no, miam miam. Nie jest dodać, nic ująć. Powiem wam, że jest spoko opcja nad Baker Hansen. Jeśli nie chcecie jakiegoś cappuccino, tylko po prostu zwykłą kawę, to stoi tam ekspres. Możecie sobie taką zrobić za darmo. No i to by było na tyle z naszego dzisiejszego wyjścia na sklep. Jeszcze pokażę wam jedną ciekawostkę, która myślę, że w Polsce nie miałaby racji bytu. Ale na przykład w tej galerii, w toaletach zamiast papieru do rąk są ręczniczki, które się pierze po prostu. I proszę, hello, Monia. Są takie zwykłe ręczniczki, w które wycieracie po prostu ręce, potem wrzucacie do kosza i są prane. Nie jest to jakieś częste zjawisko, bo w większości galerii jednak są zwykłe suszarki i tak dalej, ale myślę, że spoko opcja. A więc to na tyle w dzisiejszym vlogu. Dzięki za oglądanie, za towarzystwo. Dziękuję mojemu gościu specjalnemu, że pojechałyśmy na shopping i wydałyśmy pieniądze, bo tak to mi się działo w domu. Ciasto zjedzone, kalory zjedzone. Dzięki, Monia. Widzimy się w następnym vlogu. Wpadajcie na Instagram, kestresvlog. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!